Okay. Okej, tak chujowo z tego miasta wyjechać. Okej, okay. Jedziemy. Takie trochę dziwnie się kurwa siedzi. Ale w lusterkach zajebiście widać. To trzeba powiedzieć. Ma zapalniczkę tu po lewej stronie i to jest zajebiste, trzeba przyznać, bo no bo nie trzeba się jebać z gównem tak w dosyć miejscu, nie wiem czy to chroni przed deszczem czy nie. Ale ma w pizdę jebana. To była dwójka. Temperatura na zewnątrz, temperatura silnika, czas jak długo jadę. Temperatura na zewnątrz jest oraz zapięty bieg. Kurwa. Coś lata. Tu tak trochę chujowo te bebechy wyglądają. Thank you.
4,7 litra pokazuje spalanie. Ten wyświetlacz ma zajebisty, trzeba przyznać. Trochę siedzenie wąskie jest. Pięknie wchodzą biegi. A jest ta zielona lampka też. Okej. See you next time. No tak wygląda ten motocykl. Teraz sobie go odpalimy. Fajnie. Ale już pierwsze mam wrażenie, że jest kurwa trochę małe. Ale jest zajebiście ładne, nie? Zajebiście ładny. Ładnie chodzi. Się pytałem o top case'a, to gościu mi nie mógł powiedzieć. Się aż tak nie znał. Ale hamulce ma zajebiste.
hamulce ma zajebiste. Kurwa, jak tą szybkę można ustawić? Taki to ma to motocykl, trochę chujowo, bo salon tej Yamahy jest kurwa w samym centrum. To ma zajebiste to na kierownicę, te takie osłony. Zajebiście to wygląda. Podoba mi się to w chuj. Podobają mi się te zegary. A to pewnie dlatego, bo ja mam chyba już chujowe, ale nie, zajebiste są te zegary. Jest temperatura silnika na zewnątrz. Czas. No, sporo tego jest. Godzina cały czas widoczna, zajebiście to wygląda. Trochę brakuje kontrolki zielonej luzu, ale to no, tu gdzieś jest, ale może to jest kwestia przyzwyczajenia. No, cichutko chodzi, kurwa. Mocy ma sporo, ja się jestem zaskoczony, kurwa. Sporo tylko. Zbiera jak głupia. Ale myślę dlatego, że ona jest leciutka, kurde. Czwórka. No kurwa. Salon Ferrari.
Kurwa, ale dziwne. Hamulce ma zajebiste. Nie wiadomo, może wszystkie motocykle takie zajebiste hamulce ma. Kurwa, siedzenie jest moim zdaniem nie do końca wygodne. Jest zajebiście szerokie wszystko, ale nie jest do końca wygodne. I jakość tych materiałów, kurwa, jakoś mnie nie zadowala. Silnik jest, kurwa, zajebiście mocny.